Witam serdecznie, ja po pracy już, także przyszłem chwilę tutaj nagrać dla Was film. Zaczęło przed chwilą lekko kropić, ale już na szczęście wszystko się unormowało, przestało, także przejdziemy się wokół stawu. Jest bezwiecznie, można powiedzieć, że ciepło, chociaż jestem ubrany, mam kurteczkę jesienną i bluzę. Rzuciłem dwie kromeczki chleba przed chwilą, żeby zobaczyć, czy rybka żeruje. I widzę, że coś do tego podchodzi. Coś tam się dzieje. Woda niska, tak jak była. Sporo się trzeba nachylić, żeby sięgnąć do tej wody, a praktycznie się tego nie da zrobić. No tak, rybki cały czas próbują się dobrać do chleba. Coś się dzieje. W kościele biją na mszę. W 17:30 zapewne godzina jest. 17:30. I przejdziemy się dookoła stawu. Zobaczyć, co tam się dzieje. Widzę, że trawka już sporo urosła. Niedługo pewnie będzie jakieś koszenie. Ale ścieżki są wydeptane. Ktoś tędy chodzi, ale trawa jest nadal zielona. Tutaj jest taka fajna, przytulna ławeczka, na której można posiedzieć, spokojnie powędkować. Podpóreczki gotowe. Jak widzicie, woda spokojna. Mi już się nie chce wędek rozkładać, bo jest godzina późna, także złowienia mało co by było. Dlatego wolę się przejść, posiedzieć chwilę, nagrać dla Was jakiś film. Bo do lasu też już późno, też już ciemno. Krety tutaj non stop kopią. Co się tutaj pozbędzie tych kupek, to znowu kretowiska, ale jest gdzie tą ziemię uzupełniać, bo ją i tak podmywa woda. Także jest gdzie rzucać. No i kolejne kretowisko małe. Trzeba patrzeć pod nogi. Tutaj ładnie się już zapadło. Wszystko weszło z powrotem do wody. Dziura na dziurze. No i byłem w lesie chwilę wcześniej, tak jak widzieliście nieco niektórzy. A jak nie, to zapraszam do poprzedniego filmu. Tam wszystko jest co i jak, bez rewelacji, ale szczupak pogonił małe. Bez rewelacji, ale spacer odbyty, świeże powietrze zaczerpnięte. Ładnie jeszcze kaczeniec kwitnie, tak. O tej porze roku, a to już 2 października, jakby nie patrzył. Nikogo nie ma, można spokojnie sobie dzisiaj nagrać przy okazji tego. No i nie pada, okropiło i niestety. O, jeszcze dmuchawce nawet o tej porze. Proszę bardzo, ale z tych nasion już zapewne nic nie będzie. A tam w rogu, jak może ktoś oglądał wcześniejsze moje filmy stąd, piękna, rozrośnięta tutaj roślinność kaczeńcy. Ale kwiatów tu już nie ma. Tu już kiedyś były piękne. Białe, żółte kaczeńce. Przydałoby się skosić. Pewnie ktoś z ekipy będzie niedługo zadysponowany do tego. Moja kolejka już była dwa razy kosiłem. A niektórzy jeszcze ani raz. Pewnie pan prezes tutaj się postara, żeby już niedługo było pięknie. No niestety zawodów w tym roku już tutaj nie będzie. Ale były 4 zawody. 2 razy pierwszy, raz drugi, raz czwarty. Czyli ogólnie, jak dla mnie, bardzo dobry wynik.
No i krótki dzień już jest, tak. Piękna tam wierzba, stara wierzba, a w oddali konie. Trzy koniki chodzi. Także tutaj jest taki dość bogaty teren rekreacyjny. Jakieś piwonie nawet są, proszę bardzo. Wszystko jest, to co potrzeba. A przede wszystkim to co najważniejsze, cisza, spokój. Ja na przykład lubię spokój, lubię posiedzieć na łonie natury, cieszyć się śpiewem ptaków, szumem drzew, szumem wiatru. Oczywiście jak się łowi rybki, lepiej jak tego wiatru nie ma. Fala wtedy nie ściąga zestawu, widać porządnie, kiedy jest jakieś branie, no ale ogólnie jest miło i sympatycznie. Także moi drodzy, jesień na całego liście lecą, szeleszczą tutaj pod nogami, a tutaj o! I nawet tutaj grzyba znalazły, chyba pieczarka. Pieczarki? No pewnie, że pieczarki. Dwie pieczareczki, może je weźmiemy. Może coś jeszcze się znajdzie, no nie spodziewałem się. Skąd te pieczarki tu nad stawem? Coś mi tutaj lata. Na daszku czapki się zawiesiło. Kubeczkę zarzucić, a nie filmować. Trochę trzeba. Trzeba? Pewnie. Tu było wody? Na wędkę już za późno dzisiaj, bo trochę zarazie ciemno. To w nocy nie żerują? Żerują, ale to rano do pracy to... Ale tak. No. Ale nie ma tak, nie wiadomo ile wody. Nie, 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 spadło dużo, ponad metr, dobry. No. A ile jest wyżej? Teraz jest... jak? Ile wyżej jest, niż normalnie mieliście? No było teraz 1,20 m na pewno jest mniej. A tam mieliście prawie podesty zakryte. Były zakryte już dawno. Właśnie a teraz jest metr niżej, nie? Aha. No, także ze 2 metry wody jeszcze zostało, ale... No. Kurwa, tu nie dzieje po wodzie, nie? Tak, no. Dobra, to liczyłem. No, na razie. Także tutaj pana spotkałem. Jechał rowerem z dzieckiem, pogadaliśmy chwilę na żywo. No kurczę, pieczareczki, kto by pomyślał? Tak, i w ten oto sposób powoli obeszliśmy całe łowisko. Ludzie tutaj widzą, wiedzieli, że te kładki były zakryte na wiosnę. Tutaj była taka duża woda, a teraz tej wody jest o metr przynajmniej mniej. Na pewno metr przynajmniej, albo 1,30 m nawet. No. Jeszcze przyjdzie czas w tym roku sobie zapalić ostatnie ognisko. Jeszcze pewnie będzie w październiku polska złota jesień, babil, lato, także na pewno się przysiądzie. Jest drewna mnóstwo i tego grzybka by się wtedy upiekło, no ale niestety. Tutaj też kiedyś taka rosła, ale ktoś ją już zerwał albo sama się powoli rozłożyła. Także moi drodzy, zapraszam na kolejne filmy. Cześć.